Państwo, bardzo proszę o powstanie. Hymn Polski i Gaudę Matry Polonia. Przywitał nas chór Towarzystwo Śpiewacze Lira pod dyrekcją pani Jadwigi Smok. To ja bardzo dziękujemy, a skoro już pora na otwarcie, to otwarcie uroczyste zresztą jak zawsze, poproszę prezesa naszego Polskiego Uniwersytetu III wieku, Józefa Kozana. Szanowne panie, szanowni panowie, kochane dzieci. Wakacje minęły, ale były one bardzo dla nas pracowite. Najpierw, po zakończeniu tamtego roku akademickiego, byliśmy w Międzychodzie na kolejnych czwartych wielkopolskich spotkaniach artystycznych, a potem samorząd zaprosił nas dwa razy na piknik do Leśniczówki Dąbrowa koło Roszek. Część naszej kadry szkoliła się w ramach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU w Konstancinie. Braliśmy udział w obchodach, uroczystych obchodach jubileuszu Gniezieńskiego Uniwersytetu, a właściwie na spotkaniu międzynarodowym Uniwersytetów Polski i Europy. 28 i 29 lutego nasz Uniwersytet będzie gospodarzem drugiego forum kadry zarządzającej Wielkopolskich Uniwersytetów III wieku. A w dniach od 21 do 23 czerwca przyszłego roku będziemy uczestniczyć i organizować nasz skromny jubileusz pięciolecia działalności. Przypomnijmy tylko, że 5 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził nasze stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Ostrowie Wielkopolskim, że 30 grudnia 2009 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego i że w marcu 2010 roku utworzyliśmy Uniwersytet Dziecięcy. A zatem w takiej atmosferze dużych wyznań, tych edukacyjnych i tych organizacyjnych, pragnę serdecznie powitać wszystkich słuchaczy naszego Uniwersytetu, a szczególnie słuchaczy pierwszego roku. Pragnę powitać oto te dwie panie, panią Elizę Wolańczyk i Małgorzatę Dirbach-Kowalewską, założycielki Uniwersytetu Dziecięcego. Za chwilę przejdziemy moment szczególny, to znaczy ślubowanie. Jest taki zwyczaj, taka tradycja,
że przed ślubowaniem zawsze słuchamy pieśni Gaudeamus Igitur. Cieszmy się. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Cieszymy się, że tu będziemy. I mam nadzieję, że długo jeszcze nasz uniwersytet będzie rozwijał się i będzie nam dobrze. Po zaśpiewaniu i odśpiewaniu tej pieśni przystąpimy do ślubowania, do wręczenia legitymacji i indeksów. Ślubuję uroczyście. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności. Dbać o godność słuchacza i dobre imię uczelni. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków społeczności akademickiej. Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego. Przestrzegać przepisów obowiązujących w Ostrowskim Uniwersytecie III wieku i Uniwersytecie Dziecięcym. Ślubujemy. Ślubujemy. O, i bardzo dziękujemy. Brawa. Za to, że zostaliśmy przyjęci z potrzeb słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Przyrzekamy, że będziemy chodzili na zajęcia i że nie będziemy chodzili na wagary. Proszę bardzo, panie dziekanie, rok akademicki. Rok akademicki Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku i Ostrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego uważamy za otwarty. Teraz chociaż 2 minuty później, ale jednak wystąpi chór Lira z krótkim koncertem. Była w pole, ze mną chodziła w kole.
bo widzę, że niemal, że są wszyscy. A do tego wszystkiego, jak się okazuje, jest 70 nowych studentów. Być studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku to dzisiaj trendy. Także pozostaje mi życzyć wszystkim Państwu sukcesów, radości, z rozwoju, ze spotkań, z tego, że cały czas idziemy do przodu. Cieszymy się, że z nami są najmłodsi. To teraz jest tak jak wielka, wielopokoleniowa rodzina. Bo jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, w tych murach jest Uniwersytet Drugiego Wieku, też w sobotę miał inaugurację. No i mamy Uniwersytet Pierwszego Wieku, naszych najmłodszych. Chciałem Wam powiedzieć, najmłodsi, kochani, żebyście lubili czytać książki. Bo to jest najcenniejsze źródło wiedzy.